28 listopada w Urzędzie Gminy w Kościerzynie doszło do ataku hakerskiego, w wyniku którego dane w urzędowym systemie oraz jego kopiach zapasowych zostały zaszyfrowane. Oznacza to, że plik jest widoczny, jednak nie można go otworzyć. Oficjalna informacja o utrudnieniach na stronie urzędu pojawiła się 4 grudnia. Sprawa jest na tyle poważna, że zajęły się nią ogólnopolskie media, które podają, że za odszyfrowanie danych trzeba zapłacić przelew w kryptowalucie Bitcoin. Urzędnicy różnymi sposobami próbowali poradzić sobie z zaistniałym problemem. Nawiązano kontakt ze specjalistami z najważniejszych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem w sieci. Uzyskano nawet program deszyfrujący, za pomocą którego próbowano odszyfrować dane, niestety bez skutku. Prokuratura rejonowa w Kościerzynie podjęła postępowanie dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa zaszyfrowania danych w Urzędzie Gminy Kościerzyno. Zostało wszczęte w tej sprawie postępowanie. Zawiadomienie zostało skierowane tutaj do policji. Policja wszczęła 6 grudnia, z tego co tu widzę, ale wcześniej podejmowała działania w urzędzie. Postępowanie, dochodzenie zostało wszczęte. Sprawa została zarejestrowana w prokuraturze 9. Prokurator powołał biegłego celem zabezpieczenia kopii binarnej nośników cyfrowych urzędu o dokonanie analizy zmian dokonanych właśnie na tych nośnikach cyfrowych i wydanie stosownej opinii informatycznej. To jest w tej chwili to, co można w tej sprawie powiedzieć. Pan pytał też, dlaczego ewentualnie doszło do tego ataku. Tak. Możliwe jest, że osoba, która tego dokonała, działała w chęci uzyskania korzyści majątkowej. Ale to jest oczywiście do ustalenia w toku tego postępowania. Jak dodaje jeszcze rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, tego typu postępowania należą do bardzo trudnych i mogą trwać nawet do kilku miesięcy.